Zawodnik, po pierwszym przejednowrocie był na miejscu szóstym. Oczywiście mamy nadzieję, że poprawi sobie wynik, czego mu bardzo serdecznie życzymy. Dajemy sygnał do startu. I bardzo prosimy, poczęcie. Zmierza się i startowy i rozpoczął tym samym przecina. Ty sam rozpoczął przejazd. Przeszkoda. Kontynuuj. Jak na razie widać, czysty przejazd z wielką, wspaniałe konie. Jest rzutka, nie udało się tej przeszkody pokonać czysto. Czyli 5 sekund karnych mamy na tej przeszkodzie. Niestety w drugim nawrocie na tej przeszkodzie druga zrzutka, czyli już trzeci i trzecia, czyli cały nie udało się poprawnie przejechać, czyli trzy zrzutki na tej przeszkodzie, 15 sekund już jest, będziemy doliczali do czasu. Siódma przeszkoda przejechana prawidłowo, ósma także i dziewiąta przeszkoda również w dobrym tempie przejechana prawidłowo. Zbliża się zawodnik do kolejnej przeszkody. I 11 przeszkodę również pokonał prawidłowo. Nie boją się konie takich przeszkód, że coś tam na ziemi leży. Zbliża się do 12 przeszkody tej wieloszlonowej, która jest slalom. I rozpoczął już ten slalom. Slalom rozpoczął w takim zebranym galopie. Bardzo ładnie, przepięknie się konie prezentują. Widać nawet jak głowy trzymają razem równo. Wspaniale ułożone konie. Zresztą jak wspominałem już nie raz, Wojciech Sobowski z profesorem układali koni. Wszyscy go z tej strony bardzo dobrze znamy. Tutaj się jest zrzutka na tej przeszkodzie, lekko bryczka musnęła, czyli maratonówka, jest to specjalna bryczka. Ja chcę tutaj, żebyście Państwo zauważyli, jakie to są kolejna zrzutka numer na tej przeszkodzie, żebyście Państwo zauważyli, jakie to są powozy. Te powozy mają hamulce hidrauliczne, mają na przednie koła, na tylne. Niektóre powozy mają nawet hamulce na skręt, czyli tak zwany ten popularnie dyszel. Również można zahamować, można tutaj naprawdę profesjonalnie się wykazywać. Niemniej emocje działają i zawodnik kończy.